Ja oczywiście Manko Widzowie, Dobra, trochę głośniej zrobiłem. E, witam Was wszystkich bardzo serdecznie e, z tej strony Kebus i e, na prośbę tutaj Maktomika: czy będzie filmik o droższych inwestycjach? Jak widzisz po tytule, jest. E, również pisałeś coś tam o najbardziej opłacalnych stronach, to będzie jako osobny film. Nie chciałbym e, dwóch osobnych tematów łączyć w jednym, e, więc przejdziemy sobie dzisiaj do droższych inwestycji. I tak jak widzisz na ekranie. W sensie mówię to do Was, nie mówię to tylko do Maktomika. mówię to do wszystkich, którzy ten film oglądają, do osób, które na pewno mają większy budżet, a wiem, że taki jest sporo widzów na moim kanale, więc fajnie, że mam bogatych widzów. Nie no żartuję oczywiście, każdy ich lubię tak samo, ale przechodząc do sedna sprawy, mimo że przespaliście moment, nie wiem, wpadliście w sen zimowy. Chodziliście do szkoły, nie wiedzieliście co się dzieje, dopiero steam'a pobraliście Ale jesteście bogaci To tą naklejkę sobie kupcie Bo przespaliście i tak moment Chyba, że nie Chyba, że zrobicie tak jak ja i kupicie ją za piątaka No to jesteście koks A jak nie, to nie martw się Nie martw się bracie Zobacz sobie, że teraz jest moment, gdzie ona się trochę uspokoiła Zobacz sobie, że kup... Zlecenia masz za 9,05 Więc sobie podbij, rozumiesz jak prawdziwy Polak Wpisz 9,06 i wyczekuj. I za 9,06 wyczekuj takiej naklejki. I powiedzmy, że ona spadnie niedługo, nawet. Ale ty się tym nie przejmujesz, ty, ty inwestujesz długoterminowo, bo inwestowanie troszeczkę większej kwoty niż powiedzmy taka paperowa, długoterminowo oddaje jeszcze bardziej, rozumiesz? Będziesz miał jeszcze większy profit. Obudzisz się mega bogaty, kupisz sobie dom, wszystko co chcesz: auto, dom, wszystko. kosę nawet, nie? Kosę z, yy, z nie wiem. Sześciu takich naklejek. No, powiem Ci tak, długoterminowo pod ogólnie powiedziałbym naklejki Sztokholmu Holo, aczkolwiek, kuria jest jedna z ładniejszych, pasuje prawie do każdego craftu na broni, więc na pewno jej ilość w przyszłości będzie ograniczona. To spowoduje, że ci wszyscy resellerzy, wszyscy ci kupcy kraftów na bronie, będą się na tym skupiać, a jako że patrzymy na to długoterminowo, a nie powiedzmy średnioterminowo, bo to jak najbardziej jest OK średnioterminówka, no to patrzymy pod tym względem i warto sobie zobaczyć właśnie e, Jak to wygląda na no właśnie na, na takich rzeczach, nie? E, na skinach i ogólnie na craftach i też sam wygląd naklejki, oczywiście. Wiem, że dużo osób to nie przekonuje, i szanuję to. To nie, to nie musi być najlepszy argument, ale przy ograniczonej ilości myślę, że to może być dobry argument. Jeżeli chcesz zainwestować, polecam również BIG. O niej również będzie osobny film. Zobacz sobie, że. że... Ja mówię to do ciebie, widzu, nie? Ja nie mówię to do kogoś konkretnego, ja mówię to do was. Zobacz sobie. BIG. Masz jej na rynku 4400. jest mega, mega mało. Zobacz sobie, że holo RMRów jest więcej, rozumiesz? To nagle kolo jest więcej niż paperowych, więc sobie zobacz to. Kliknij y, BioDera za 0,15, za żebyś sobie poczekał. A jeżeli, jeżeli wiesz, jesteś, musisz teraz, to opa, 88 i wpisujesz 68, i masz w dwóch dyszkach się mieścisz na spokojnie, i sobie y, wiesz, taką naklejkę sobie wprawiasz. I zobacz, że jeżeli ona do 1000 nawet zejdzie, no to na pewno cena wzrośnie. A Ty mając 80 naklejek z 1000 masz 88 tysięcznych Czyli zawsze możesz mieć na to jakiś wpływ Znaczy przy 1000 jeszcze nie będziesz miał Ale już przy 100 możesz bardzo łatwo zmanipulować takim rynkiem Jakby na własną rękę um, Więc warto na to wziąć uwagę Również jako um, Nie powiedziałbym, że to jest długoterminówka Ale taki strzał trochę ja gdzieś mówiłem, robiłem film, nie wiem, jak ona była za 0,4, coś takiego, 0,38. E, I ona niedawno, 25 marca, troszeczkę wystrzeliła na większe progi. Także nie dość, że e, jakby no, przewidziałem to, że ona pójdzie leciutko, no, znaczy no, poszła lekko w górę, e, przez, co, mm, przez co ona się teraz jakby utrzymuje na tej kwocie. E, przez, z którą poszła w górę, które ma silane, ale po prostu chodzi mi o to, że poszła w górę i mniej więcej sobie w tych kwotach oscyluje w każdym bądź razie ta naklejka jakby kup sobie na przykład, jest za obecnie 54 groszy sprawdzę sobie tylko jak to wygląda na, na schodkach żeby ci, żeby Wam szybko pokazać o co mi chodzi Mały jest jej. Dobra, no to sobie masz za 0,46, czyli za 0,47 tak jak mówiłem wcześniej, jak prawdziwy Polak, sobie to kupujesz na przykład 50. No tak, no ty masz duży budżet, to, to kupujesz ich 100. Masz 47 zł. I jeżeli one jakby zostaną w miejscu, to jest dla ciebie OK, to jest jakby trochę taka z dupy. Czytaj, czytaj. Randomowa inwestycja, która ma, może mieć potencjał. Dlaczego? Po pierwsze, naklejka będzie drożyć z czasem przez jej ograniczoną ilość na rynku. E, obecnie jest jej 356. E, drugi punkt, który może za tym przemawiać: jeżeli M4A4 dostanie buff, ewentualny balans e, odnośnie M41S, są bardzo mocne domniemywania, ale jeżeli by się tak stało, musimy patrzeć jakby każdy aspekt, e, no to wtedy Stary, ona podskoczy i to mega. Zobacz sobie, że teraz ta różnica jest niewielka pomiędzy tymi naklejkami, bo 10 groszy, co na tej kwocie i tak jest dużą różnicą, ale zobacz sobie liniówkę, jak poszło przez buff M41S. Zobacz sobie, że z 0,3 ona poleciała do 0,7 to jest mega przebitka, więc teraz ona z 0,5 poleciałaby do około złotówki. Także na tym też naprawdę e, niezłe siano można zgarnąć. Jeżeli ktoś chce, to może też, jeżeli ma duży budżet, kupić sobie skiny z operacji. No nie wiem, Glock, Pink, Diddypad um, to też są skiny, które już chyba zaliczyły swój wzrost. Ale e, tak zaliczyły, ale jak, zoba jak zobaczycie sobie, to one troszkę się tutaj unormowały. E, leciutko spadają, więc e, najlepszy moment będzie, żeby kupić je w niżu. Aczkolwiek, jeżeli chcesz, to, to również warto się za, e, jakby. Zainteresować tymi skinami z kolekcji. I to chyba tyle, co miałem Wam do przekazania. Dziękuję bardzo za taki super odbiór ostatniego filmu. I oczywiście widzimy się w następnych. Trzymajcie się i cześć!